Impreza w czerwonej strefie. COVID-a się nie boicie? Koronawirus w Polsce. Kraków, reporter, interwencji, na nielegalnej imprezie w czerwonej strefie. Kraków jest jednym z największych miast, które od soboty znalazły się w czerwonej strefie, oznaczającej zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Stolica Małopolski znajduje się w czołówce pod względem liczby zakażeń. Reporterzy, interwencji, Polsat News z ukrytą kamerą sprawdzili, jak obostrzenia mają się do nocnego życia, z którego miasto słynie. W czwartek 15 października, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 rząd wprowadził nowe obostrzenia. Od soboty wiele miast wojewódzkich stało się czerwoną strefą. Obowiązek noszenia maseczek i zamykanie lokali gastronomicznych o godzinie 21 to tylko niektóre z obostrzeń. Zamknięte mają pozostać także kluby. Reporterzy programu Interwencji postanowili sprawdzić, jak wyglądała piątkowa noc w Krakowie, gdzie dziennie liczba zachorowań na COVID-19 potrafi przekroczyć 500. W kolejce do jednego z klubów ustawiło się ponad 200 osób. Stoimy tu godzinę, usłyszał reporter Interwencji. A chętnych na zabawę w piątkową noc było dużo więcej. W innej kolejce, do jednego z popularnych, krakowskich klubów ludzie stali bez maseczek. COVID-a się nie boicie? To fragment rozmów wówczas zarejestrowanych. Przyszliśmy dopiero, ale jakoś tam się przesuwa, powoli. COVID-a się nie boicie? Palę śluga, więc nie mogę nosić maseczki. Ja mówię, że nie wejdziecie. Gwiazdka, 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 tam 200 osób stoi, a macie 10 minut, żeby się przepchać do początku kolejki, z czego jest ograniczona ilość miejsc, nie. Jeszcze jest drugi klub i tam mi się wydaje, że przyjdzie cała kolejka. Tłumy były także w pubach i klubokawiarniach, ale te zamykają się o północy. Do kolejnego z popularnych krakowskich lokali, Interwencja, weszła 10 minut po północy, czyli już w czerwonej strefie. Chwilę po wejściu obsługa zamknęła lokal i od tego momentu zaczęła się tak zwana impreza prywatna. Myślę, że przepisom w zakresie organizowania imprez brakuje uszczegółowienia. W sytuacji, gdy nie dzieje się nic złego w lokalu, w tym sensie, że nie ma jakiegoś przestępstwa kryminalnego, aby konieczna była gwałtowna, natychmiastowa reakcja policji, to faktycznie policja do takiego lokalu, bez zaproszenia, wejść nie może, ocenił prawnik Piotr Wojtaszak. W takim klubie prawdopodobieństwo zakażenia jest bardzo duże. Wiadomo, czym to się skończy, jeśli w tym gronie znajdzie się kilka osób, które jeszcze nie wiedzą o tym, że są zakażone. Dowiedzą się jutro, pojutrze. To ognisko będzie bardzo trudno zidentyfikować. Bo co ma zrobić biedny pracownik sanepidu, który będzie musiał ustalić, kto koło kogo stał w kolejce, dodał wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Zapomniałem, że tu jest jakaś czerwona strefa, tak patrzę, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Zapomniałem w ogóle, że tu jest jakaś czerwona strefa. Wiesz co, ja przynajmniej mam takie postrzeganie tego, nam młodym nic nie grozi. Starsze osoby to tak, ale nam, młodym, co się może stać? Trochę bardziej kaszl niż, powiedział uczestnik jednej z imprez. Może jako młody trochę bardziej dzisiaj kaszlnie, a za pół roku będzie miał ciężkie choroby neurologiczne, sercowe czy płucne, dlatego że my nie mamy jeszcze rozeznania, jak wyglądają tak zwane późne konsekwencje przechorowania, zwraca uwagę wirusolog profesor Włodzimierz Gut.